Super Mario Bros. Gra, która podbiła serca całego świata od samej premiery, która miała miejsce w 1985 roku. Wow, to naprawdę sporo czasu temu. Dodatkowo do tego czasu ukazały się aż 23 części Mario. To jest zdecydowanie za dużo, a pomijam już nawet wszystkie spin-offy pokroju Luigi's Mansion czy inne takie. Ja, będąc młodszy, zagrywałem się w różne gierki z Mario. Co prawda, większość to były podróby zrobione we Flashu, ale dało się znaleźć też te jakościowe. Do dziś pamiętam granie w zdecydowanie zbyt rozbudowaną jak na grę flashową i do tej pory mam na myśli, czy to po prostu nie był jakiś emulator jednej z oficjalnych gier Mario. Pamiętam tylko tyle, że na poziomy wchodziło się poprzez skakiwanie w obraz. Oryginalnym twórcą Mario jest Shigeru Miyamoto, który początkowo wymyślił Mario, zanim w ogóle okazała się pierwsza gra z Mario, bo grać nim możemy w oryginalnym Donkey Kongu, gdzie w przeciwieństwie do tego, jak wygląda aktualnie, Mario był stolarzem, a nie hydraulikiem, jakiego znamy dziś. Film Mario został zapowiedziany już w 2018 roku, a 4 lata później ogłoszono aktorów, którzy mieli podkładać głos pod każdą z postaci i oh boy, stało się to naprawdę sporym memem. Mario will be talking a lot in the movie. Please look forward to Mario as performed by the very talented Chris Sun. Who will be voicing Mario and his friends in the movie? What? First, of course, is Mario. Jakby Jack Black jako Bowser, a przede wszystkim pierdolony Chris Pratt jako Mario? Jakby możecie nie lubić któregokolwiek z nich i uważać ten dobór aktorów za głupi, ale musicie przyznać jedno. Jest to zdecydowanie niesamowite połączenie. I albo będzie to najgorsze, co w życiu zobaczyliście, albo ten dubbing przejdzie do historii. Ale czy sam film jest jakkolwiek dobry? Czy Super Mario Bros. Na pewno jest takie super? Na te i wiele innych pytań postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Głównymi bohaterami Mario są bracia Mario, a dokładniej to Luigi oraz Mario. A jeśli chcemy być jeszcze dokładniejsi, to Mario Mario oraz Luigi Mario. I tak, główny bohater ma tak samo na imię, jak i na nazwisko, choć z tym też nie do końca jest tak łatwo, gdyż w momencie, gdy twórcy zapytani o pełne imię i nazwisko protagonisty tej gry, to raz odpowiadają, iż jest to, jak nie inaczej, Mario Mario, a innym razem negują to i zaprzeczają, i ta sytuacja ma miejsce regularnie co kilka lat. Ja uważam, iż śmiesznie jest, gdy bohater ma tak samo na imię, jak i na nazwisko, ale nie jest to tak szczerze jakkolwiek ważne. Akcja rozpoczyna się w momencie poznania dwójki naszych bohaterów, którzy są hydraulikami na Brooklynie. Przez pewien zwrot wydarzeń w podziemiach swojego miasta znajdują tajemniczą zieloną rurę, która wsysa ich do siebie, a oni sami zostają zisekalizowani do innego fantastycznego, pełnych dziwnych stworzeń wyjętego prosto z gry świata. Niestety już na samym starcie zostają oni rozdzieleni, Luigi trafia do mrocznej krainy rządzonej przez Bowsera, natomiast Mario do grzybowej krainy rządzącej przez księżniczkę Peach. I tutaj się pojawia mój największy problem dotyczący tego filmu, ale w sumie jeden z niewielu, bo w przeciwieństwie do większości recenzentów, ja ten film odbieram, mam wrażenie, aż za bardzo pozytywnie. Otóż mój problem jest taki, iż przez to, że zostali oni rozdzieleni, to nie mieliśmy okazji zobaczyć tej relacji pomiędzy nimi. Jakby faktycznie w finale oboje mogą się wykazać i pokazać, jak bardzo zależy im na drugim, ale jest to stanowczo za późno, a dodatkowo cała ta scena nie ma żadnego impaktu, bo nie widzimy wcześniej tej relacji, która jest ważna dla tej sceny. Dodatkowo mam trochę wrażenie, iż cały ten film nie ma zbytnio fabuły i jedyne, na czym on polega, to o, muszę uratować brata, o, uratowałem brata i krótka walka na Brooklynie. Dodatkowo film ten jest wypchany nawiązaniami i tak naprawdę całość tego filmu to odhaczanie po kolei każdego z nich. Najpierw Mario musi przejść parkour, który jest odniesieniem do klasycznych map w grach. Mario potem nawala się z Donkey Kongiem na mapie żywcem wyjętej z klasycznej gry o Donkey Kongu, a na sam koniec wszyscy jadą go kartami po tęczowej drodze. Czy w takim razie sprawia to, że ten film staje się przez to nieoglądalny? Że to jedno wielkie nawiązanie, na którym po prostu cierpimy od nadmiaru easter eggów?
Uważam, że nie. Ja na całym seansie jarałem się jak dziecko. Nieironicznie emocje nie opuszczały mojego ciała i siedziałem na skraju fotela przez cały film. Nie wiem, może to dlatego, iż dobrze orientuję się w tej franczyzie, a Mario był tak naprawdę ze mną od dziecka i ten film kierowany jest właśnie dla takich osób jak ja, które po prostu jarać się będą, gdy na ekranie się pojawi się kolejny element z tej serii. Natomiast obawiam się, iż problem mogą mieć osoby, które z Mario nigdy nie miały styczności. I nie chodzi tu o to, że nie załapę niektórych rzeczy, bo pomimo tylu nawiązań, znajomość ich nie jest konieczna do zrozumienia filmu w jakikolwiek sposób, natomiast obawiam się, iż wydźwięk emocjonalny może być tutaj zupełnie inny. I gdy ja nie mogę powstrzymać banana na twarzy, gdy bohaterowie jadą po tęczowej drodze, tak ktoś może po prostu powiedzieć, że scena nawet fajna, bo się ścigają. Ale muszę przyznać, iż czasami te easter eggi były całkiem kreatywne. Zdecydowanie mój ulubiony to ten, gdy bohaterowie muszą przejść przez plac budowy i skaczą po kolei po przeszkodach się tam znajdujących, a widok kamery mamy z boku, która przesuwa się w prawo wraz z bohaterami, a całość kończy się tym, iż Mario zjeżdża na flazę. Czyli dokładnie tak, jak wyglądają wszystkie poziomy w Mario. Na jednym nawiązaniu mnie tylko trochę scringe'owało, ale to chyba dlatego, że je po prostu przewidziałem. Czyli moment, gdy Mario przychodzi pierwszy raz do zamku księżniczki i Toad mówi mu, że sorry, ale księżniczka jest w innym zamku. Mario jako główna postać jest, no, w sumie jak Mario. Heroiczny i dzielny bohater, który zrobi wszystko, by chronić tych, których kocha. Początkowo kreowany jest razem z bratem na nieudacznika, w szczególności przez scenę naprawiania rury w czyimś mieszkaniu jako hydraulicy oraz tym, że nikt w ich otoczeniu nie bierze ich na poważnie. Jednak dopiero w Grzybowym Królestwie możemy zobaczyć, jaki naprawdę jest. Lecz nie od samego początku, bo tam też początkowo niezbyt cokolwiek mu wychodzi. Nie bez powodu mamy tą całą sekwencję arku treningowego. Cały ten film to niejako origin story Mario i tego, jak stał się tak wielkim i szanowanym bohaterem w Grzybowym Królestwie. I mamy dokładnie wszystkie elementy takiego właśnie filmu. Główny bohater nie wie, co się dzieje, niezbyt mu na początku cokolwiek wychodzi, zdobywa jakieś moce, uczy się ich używać, aż w końcu pod koniec staje się turbo kozakiem, który pokonuje głównego antagonistę. Fajnie moim zdaniem wypadła tutaj też relacja Mario i Donkey Konga, to jak ze sobą rywalizują, jednak niestety było jej stanowczo za mało. I to, co dostaliśmy, to jedynie przedsmak tego, co moglibyśmy dostać. Głos Chrisa Pratta w formie Mario wypadł szczerze lepiej niż się spodziewałem. Miałem duże obawy co do roli, ale okazało się, że była całkiem dobrze. Księżniczka Peach to zdecydowanie najbardziej kozacka postać tego filmu. Jest synonimem niezależnej kobiety. Kiedy jej królestwo jest zagrożone, bierze sprawę w swoje ręce zamiast czekać na czyjś ratunek. Widać, jak dba o swoich poddanych i kocha ich. Absolutnie wszystkie sceny z jej udziałem to epickość za epickością. A dodatkowo, no, jest hot. Toad to prawdopodobnie moja ulubiona postać tej bajki. Jest taki, nie wiem, charyzmatyczny i rozsadza go energia. Trochę dziwny swoim zachowaniem. Dosłownie jak ten jeden kolega z klasy, który wiecznie się przy was plącze. Nie ma on jakiejś znaczącej roli w tym filmie, ale jest bardzo fajnym dodatkiem komediowym. Natomiast Bowser jako główny antagonista wypada absolutnie fenomenalnie. Jack Black dał tutaj najwyższy poziom umiejętności aktorskich. To jak bawi się tym głosem Bowsera to coś absolutnie cudownego. Dodatkowo sam Bowser i ten jego incelski wątek to zdecydowanie najlepszy element filmu. To, jak próbuje zdobyć rękę księżniczki Peach i nie widzi w swoim zachowaniu niczego creepy, jest po prostu genialne i doskonale właśnie naśmiewa się z takich zachowań. Jeśli chodzi o wizualną stronę tej produkcji, no to w końcu odpowiada za to Illumination Studio, którzy mimo wszystko znani są z jakości wizualnej swoich animacji. Jeśli chodzi natomiast o humor, to w większości przypadków żarty mnie bawiły, najbardziej ten z depresyjną gwiazdką. Na sam koniec mogę tylko powiedzieć, że jeśli wybieracie się jeszcze na to do kina, to film zawiera dwie sceny po napisach, z czego druga jest bardziej ważna, bo opowiada kolejny film. A ja życzę wam miłego południa, wieczoru, czy tam pranka i jak zawsze łączmy się w bólu.